Cześć wszystkim. Dzisiaj drugi odcinek z Frozen Islands. Frozen Islands, tak. Jak ktoś nie wiedział, to może sobie wrócić i obejrzeć Dangerous Adventure. Też tą grę mam na kanale. Jeśli chodzi o Strike Force Kitty, to nie wiem, czy będę ją grał. A Nelly, nawet nie wiem, co to jest za gierka. Okay. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę, nie? Zaczniemy sobie od wzięcia pieniążków. Wiadomo, że jak się robią czerwoni, no to już trzeba odpuścić. Tu już czerwony się zrobił. Okej, teraz jest czerwony, więc już dam ci spokój. W ogóle jakby co, to mogę pokazać, jak wygląda walka ta na 50, na którą się szykujemy, nie? Mamy te... No weźmy, na razie to i tak zawsze... no właśnie, boss. To jest tylko jeden boss, nie? Więc... No właśnie, taki mocny jest boss, nie? No. Więc jakby kogoś interesowało, ile musimy zbierać, no to już wiecie, jak wygląda boss. No to jest tylko boss, nie? Mamy też różne inne walki, nie? Trzeba zacząć od tych najłatwiejszych, żeby no... nie lecieć od razu na te trudne walki, które są dla nas, no... jak sobie nazwa mówi, za trudne. Dobra, bierzemy te, trzeba ich poupgrade'ować jak najwięcej, nie? Jak upgrade'ujemy, to nam się ten, tutaj zwiększa ten pasek. Dobra, i teraz weźmy sobie... tu był trzy... nie. Graliśmy ostatnio... wygraliśmy tylko te trzy wysepki, nie? Możemy grać tu, albo tu. Albo tu. No weźmy tu. Dobra, zobaczymy, jak to nam pójdzie. $300 HP, dobra. Na razie na początku myślę, że nie trzeba bawić się w te... ktoś już tam odleciał. W te boosty. Teraz będę ich dostawał, żeby byli mocniejsi. Dobra. Jednego wikinga straciliśmy. I na tym się kończy na razie. Ale trzeba trochę wzmocnić ich, bo coś za mocno, za słabo biją. No. To jest, że 12% ataku więcej daje. Okej, skrzyneczka teraz. Wiecie, jak przegrywam, to też zdobywam pieniążki, więc nie jest źle. Dobra, weźcie jeszcze te. A w zasadzie to był tylko jeden, więc... nie pomogłem za bardzo tym sposobem. Czy dam radę? Bo chyba nie dam rady. Czy może tą walkę jeszcze dam radę, ale następnie raczej już nie. 35, 20, no dobra. Da radę wygrać? Wygrał. Więc to by było tyle, bo dalej już nie wygram raczej. Okej, no. Wszyscy się na niego rzucili, to nie miał jak wygrać. Dobra. Spokojnie, nie jest źle tak. Trzeba ich poulepszać, te wikingi. Ich najbardziej trzeba ulepszać, bo z nich najwięcej korzystamy. Można to sobie spokojnie brać, dopóki się nie zrobi czerwony. Drugi poziom, czyli mogę sobie jeszcze bardziej wziąć pieniążki, a no, tylko że wtedy się bardziej wkurzają, jeśli chodzi o to, jak im zabieramy, nie? Pieniążki. A już jest 10, nie? Więc o to chodziło. I kingi chyba na razie na początku dobre są. Najlepiej działają. Ale te inne te też się przydają, nie? Więc zacznijmy od 12% ataku. Żeby szybko przejść pierwszą walkę i no, żeby nie stracić za dużo żołnierzy, nie? No. Czyli pierwsze pokonanie, chyba powinniśmy to wygrać, nie? Bo wtedy poszedłem na trudniejszą, a teraz poszedłem na łatwiejszą walkę. Najlepiej nie używać wszystkiego naraz, nie? Okej, okay, no. Okej, okay, pokonani. Myślę, że 20 minut odcinek starczy, co?
okej. Mam pieniążki. Dobra, lecicie. Okej, się kopaliście. I teraz jeszcze to. Najlepiej na początek ulepszyć wikingów, a potem całą resztę, nie? Bo z wikingów najbardziej się korzysta. Okej. Został nam jeden tylko ten. No spokojnie wygramy to. Będziemy mieli nowego żołnierza do naszej ekipy. A tak dla... Dla wykorzystania po prostu to wziąłem, nie? No. Wszyscy zostali dwóch wikingów. Znaczy zostało dwóch wikingów. Jeden ten z piwem, jeden z ten z dzidami. Dobra, doszliśmy do końca kolejnej wyspy i mamy Breskersa. Czyli mamy drugiego z naszych żołnierzy. Okej. Teraz idziemy tu. Mogę ich poulepszać, nie? Na razie myślę, że... Poulepszajmy tych wikingów, tak? Jak będziemy mieli kasę, to będę ulepszał innych. Najpierw wikingowie, bo oni są najdrożsi. Więc najlepiej ulepszać tych najdroższych, potem tych najtańszych, myślę. W końcu dojdzie do tego, że lepszymy wszystkich, nie? Okej, nie ma co pieniążków brać. Dobra, może pójdźmy w takim razie na jakąś... Właśnie to jest 4-8 i to... Znaczy nie będzie jakoś trudno. A jak będzie trudno, to wtedy się będę martwił. Dobra, na razie zabierzmy jednego. Zrobimy tak. Więcej żołnierzy. I ten, zobaczymy jak to działa. Okej. Okay. 38 walnęło, więc ładnie. Już tam jeden odpadł, ten Breskers. Drugi też. Ktoś odpadł już. Teraz mamy dwie skrzynki. Mamy dwie skrzynki. A kolejnych trzeba użyć tego, żeby szybko ich zbić. Albo nie, użyjmy. Albo to, albo to. Jeszcze jedna. Okej. Okay. O. Dobra. Dacie radę może, co? Użyłem dwóch rzeczy, więc powinien dać radę. Chciałem jakąś trudniejszą walkę, żeby więcej pieniążków zrobić, nie? I w ogóle zobaczyć, że jestem w stanie wygrać trudniejszą walkę, ale chyba jeszcze nie. Jeden jest w ogóle ten zrzucający, więc... Nie no, nie wygrają już tego, bo są za słabi. Ten nawet nie ma jak wygrać. Dobra. Może słabo, żeby przegrywał na start, ale ludzi. Mam pieniążki. Weźmy tych. Jak to tam szło? Chodź. Zaciąłem level tutaj. Czyli po prostu tracę level, jeżeli... za bardzo się ziomek wkurzy. Dobra, przy okazji też to wiem, nie? Też to wiem, w ogóle jeszcze mamy dwóch żołnierzy do odblokowania. Nie dwóch. Nie wiem, mapa. Mamy tutaj jeszcze tych i tego. Czyli trzech. A, tu jeszcze jest ten. Znaczy dwóch zwykłych. Dwóch, co będą strzelać ze statku pewnie. Tam jeszcze były dwa miejsca, no. Dwóch tu, czyli łącznie czterech jeszcze. My czterech tutaj na mapie widać. Weźmy te trzy do sześciu. Co na to jakby polecieć samymi wikingami. A? Same wikingi. Nie no, oni to wygrają na pewno. Muszę używać tych specjalności. Chociaż w sumie na tych łatwiejszych mogłem użyć całej armii, tak? Ale na tych trudniejszych już
więcej. Ja nie muszę użyć tych boostów, ale użyję oczywiście, że tak. Powinniśmy wygrać. Że to wygramy raczej. Wiadomo, że najpierw trzeba podbije te wszystkie wysepki w koło, żeby podbić tą ostatnią. Jeszcze jedna skrzynka, no i teraz używamy tego. A jak tego nie użyję, to raczej nie wygramy. Bo jest w sumie... Znaczy, niby jesteśmy lepsi z życiem od początku, ale no lepiej było wygrać jak najszybciej, nie? No. Więc Wikingowie dali radę. Sami. Dali radę. Dali radę sami, oczywiście, że tak. Okej. Mamy tego, dość, tego naszego żołnierza. Teraz polepsza. A, okej. To jest ten tutaj, tak? Jeszcze mamy jednego. Okej. Ulepszyłem trochę tego innego ziomka. Wikingowie są dosyć mocni, więc na razie nie musimy ich ulepszać. Chciałem zobaczyć przy okazji, jak to wygląda, jeśli przypomnieć sobie, jak wygląda, jeżeli przesadzimy ze zbieraniem pieniążków. No, nie ma co nie ma co zażałować, można ulepszać ich. No zawsze po każdej walce mamy więcej pieniążków, nie? Jakby nie mogę podejść do tej samej wysepki jeszcze raz, tylko trzeba podbijać inne. W sumie z Wikingami samymi mogę pójść na tą wyspę, a tutaj mogę pójść na przykład... Okej. Dobra. Okej. Żeby każdą grupę mieć, nie? I tych może bym miał dwóch. O. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzą. W zasadzie ją łatwą wyspę, no to nie będzie trudno. Mamy pieniążki, które idzie otworzyć. Okej, Breskar. Teraz trzeba coś użyć. Użyjmy 12%. Nie, 24, bo im więcej ich jest, tym większy atak, tym większy bonus atak jest, nie? Wiadomo, im więcej żołnierzy z jednej grupy, tym większy jest ten... Lepszy jest ten skill. Tylko dwóch trafili i pokonali od razu. Okej, jakoś nie jestem w stanie zobaczyć, ile żołnierzy się rzuca na nich. Dobra, zrobię 15 minutowy odcinek, niech będzie. Żeby też trochę nie przeciągać. Okej, piorunek walnął. Walnął piorunek. O, mogę jeszcze użyć tych. Ok, i teraz pozostałe te użyjemy na kolejny. Używamy na końcu, nie? Tylko tych Wikingów jakby potraciłem, więc... Chociaż nie, jeszcze mam 12% ataku, może się uda. Powinniśmy dać radę, myślę. Dobra. Jeszcze ty. Ok. Ok. Dobra, jak użyłem te skille, to jesteśmy w stanie to wygrać. W ogóle wygrywałem bez Wikingów po raz pierwszy, nie? Jeszcze odpadł jeden. W zasadzie wygrywałem ci najnowsi. Nie wiem, kto. Nie mamy Wikingów. Mam całą resztę. Cała reszta wygrała bez Wikingów. Okej. Mamy pieska. Jego skillem będzie piesek. Użyj pieska, aby sparaliżować przeciwnika. Okej.
że będziemy przeciwników paraliżować. Super. Nie będę na razie ulepszał, właśnie mam. Czyli już mamy wszystkich tych. Jeszcze dwóch tych. Nie będę na razie ulepszał tych. Ulepszajmy na przykład tutaj, tak. Jakieś inne też, nie? By nie ulepszyć ciągle tych samych. I myślę, że pójdę teraz na ostatnią jakąś wysepkę i na tym skończymy. Może tu? Czterej jej mamy. Ich lepiej mieć jak najwięcej, bo oni najwięcej życia mają. No, najlepiej. Jak najlepiej, jak najwięcej życia zbić na początku, a potem się bawić z tymi mocniejszymi. Znaczy na tych mocniejszych użyć lepsze skilla, nie? Zobaczymy, jak działają paraliże. Dobra, weź ten pionunek. Okej. Dobra. Ciekawe, czy damy radę wygrać. Chciałem użyć kolejnego, chyba jeszcze nie muszę. Oj, już straciłem tego. Czterech ich zostało. Nie widać szans, żebyśmy to wygrali, bo mam ze słabe wojska. Aha. Nie da rady. Nie da rady. Oni nie dadzą rady. Dobra. W takim razie trzeba... Może inaczej zrobimy. Nie. Pozbieram wszystkich i po prostu wikingami pobiję. Chyba, że jest jakiś max, ale nie. Można brać sobie ile się ich chce. Można brać ich nawet samych. Jedną grupę można nawet brać. I z tego co widzę, to po prostu za każdym razem inaczej ta wyspa jest zbudowana, jeśli chodzi o te walki. Nikt nie będzie tak, że zawsze będzie tak samo. Okej. Okay. Teraz dwie skrzynki. Ja poszedłem na tą samą wysepkę co wtedy. Przegrałem, nie? No i zobaczcie, jak szybko zginęli. Ile to w ogóle się ładuje, nie wiem. No i zobaczcie, ile pieniążków nam przybyło. Sporo pieniążków zdobywamy z tych walk. Też dajmy radę wygrać, bo... Nie wziąłem jedną grupę, tak? Ale... Są równo życiowo. Na równi z życiami. Dobra, wygramy tą walkę, ale następnie już nie. 17 biją. No nie ma jak, 1000 życia miałby zbić. Bo zbili, ale to się kończy. Dobra. Nie no, nie da rady jedną grupą iść. Okej, no to weźmy jeszcze tych. Pozbierajmy. Dobra, już więcej nie trzeba. Dobra, weźmy jakąś łatwiejszą wysepkę. Zostawimy na następny odcinek na przykład. Tu jest łatwo.
Nie, delete. 16, czyli mamy ich tyle, dobra. Wikingów jak najwięcej. Idziemy do walki. Widzicie, no te walki są pierwsze, a potem są skrzynki. Jak najszybciej, niż żeby zginęli. Jak najwięcej, trzeba po prostu jak najmniej wojsk stracić na początku. Tylko wiecie, no to jest inna wyspa jeszcze. To jest inna wysepka. To jest łatwiejsza wysepka, no to... No mniej życia, nie? I robimy takie połączenie. I teraz możemy nawet użyć... Nie, pioruna. Pozostałe użyjemy na kolejną walkę. Ale już zaznaczę. Ale to nie na skrzynkę, nie? Chyba, że na skrzynkę użyję. Ale chyba nie użyję. No nie, no na skrzynkę jakby miał użyć. W ogóle to jednego z piwem straciliśmy już, nie? Okej. Okay. Poużywam wszystkiego, nie? Bo... No bo... Co miałbym się oszczędzać? No, szybko padną. Może jeszcze pieski użyjemy, ale chyba już nie. Dobra, więc jak wam się odcinek podobał, to zostawcie papeczkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy się dobijać na kolejne wyspy. Na kolejne wyspy będziemy wbijać. Może będzie łatwiej. Wiecie, no już coraz łatwiej, wiecie, tak? Mamy 13 poziom. Więc... W kolejnym odcinku... Ulepszymy i pójdziemy na kolejną wyspę. No to cześć!